Dziś zabieram Was w świat jesiennych nowości od polskiej marki Mormois. No i oczywiście będziemy odkrywały nutkę elegancji, wygody, komfortu, lekkości, świeżości, jak i oczywiście bardzo dobrej jakości. Mam dla Was także kod zniżkowy na zakupy, także koniecznie zostańcie ze mną do końca tego filmu. Zapraszam! Nazywam się Agnieszka Nortej. Jestem stylistką od 2004 roku, autorką książki Stylowa Królowa. Na moim kanale znajdziesz mnóstwo inspiracji i porad stylizacyjnych. Zapraszam Cię do pozostania ze mną. Cześć dziewczyny, bardzo się cieszę, że ponownie spotykamy się na moim kanale i jest nas już tutaj coraz więcej, co bardzo mnie cieszy, dlatego że ostatnio znowu przybyło mnóstwo osób. A jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to oczywiście zachęcam Cię do pozostania ze mną i kliknięcia dzwoneczka, subskrybuj, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Zbliża się czas Bożego Narodzenia, Wigilii, czyli takich spotkań świątecznych też ze znajomymi. No i warto pomyśleć już teraz, słuchajcie, o tym, aby właśnie odświeżyć swoje zestawy, przygotować jakieś kreacje na ten czas. I przygotowałam dla Was dzisiaj kilka moich propozycji, które są bardzo klasyczne i jednocześnie takie, które będą łączyły się z innymi stylami świetnie ubrań, bo mogą być też cudownym do nich tłem. No i zaczynamy z pierwszą moją propozycją. Przygotowałam dla Was karmelowy golf, który dzisiaj też mam właśnie na sobie. Ja uwielbiam ten kolor. Ten kolor też kojarzy mi się z takim ciepłem, z takim przyjemnym, miłym czasem. I ten golf jest wykonany właśnie z wełny merino, która jest cieplutka i miła dla ciała. Ja to bardzo uwielbiam, dlatego że mam bardzo też taką wrażliwą skórę i bardzo wyczuwam wszelkie jakieś, wiecie, niewygody i właśnie gryzące materiały. I ta wełna merino też posiada certyfikaty. Ten golfik jest bardzo cienki, dopasowany, a jednocześnie właśnie jest też ciepły. Także nie zajmie on dużo miejsca pod płaszczem czy pod marynarką. Będzie bardzo wygodny i też komfortowy. I zestawiłam ten golf z czarną, klasyczną spódnicą, która ma asymetryczny przód i tworzy taką linię pionową, dzięki której też bardzo fajnie możemy sobie wydłużyć nogi. I spódnica ma kryty zamek i lekko rozszerza się ku dołowi, co nie krępuje właśnie ruchów i nadal można się czuć też komfortowo. Do tego czarne, grube rajstopy i wysokie kozaki. Większe kolczyki, koła, które też świetnie komponują się z całym zestawem. I do drugiej mojej propozycji dołożyłam tutaj kamizelkę, także właśnie w kolorze karmelowym. Jest ona również z wełny merino, cieplutkiej, milutkiej i przyjaznej dla skóry. Ma ona właśnie ściągacz u dołu, przy dekolcie i też przy pachach. I ten dekolt jest po prostu boski. Za chwilę Wam go pokażę też w innym zestawieniu. I to połączenie właśnie karmelu z czarnym jest świetnym, eleganckim połączeniem. Takim, które też bardzo często będzie właśnie pasowało do takich szaf kapsułowych. Dlatego, że można je oczywiście nosić razem i można też je używać do wielu różnych także też zestawów. I są to takie kolory neutralne, które świetnie się też łączą z innymi kolorami, także są bardzo łatwo, właśnie takie funkcjonalne do szybkiego łączenia zestawów, ja bardzo często o tym mówię. No i oczywiście szafa kapsułowa dla każdej z nas będzie też inna, bo każda z nas jest inna. Dlatego ja tworzę zawsze dla moich klientek indywidualne szafy spersonalizowane kapsułowe. Jednocześnie nadal są one takimi basicowymi, klasycznymi ubraniami, które szybko można połączyć. No i oczywiście ich bardzo dużą zaletą jest to, że mogą być łączone z każdym tak naprawdę innym stylem ubrań. I trzecia moja propozycja zestawu to jest kamizelka z poprzednich zestawów, jednak tutaj właśnie noszona samodzielnie. I zobaczcie, jak pięknie ona się układa. No dekolt jest po prostu cudowny. Jest milutka i nic nie potrzeba pod nią tak naprawdę ubierać. No chyba, że jesteś takim totalnym zmarzluchem, też jak ja. Jednocześnie ja nawet nosząc ją tutaj samą, też świetnie się czułam, bo jest mi w niej ciepło. Mało tego, możecie też wykorzystać ten trik, który pokazywałam Wam w poprzednim filmie, gdzie mówiłam o trendach kolorystycznych na 2024 rok, który oczywiście polecam Wam też zobaczyć, będzie w opisie tego filmu. I można też założyć tą kamizelkę po prostu tyłem
naprzód, jeśli lubisz, po prostu dekolt mieć na plecach. I ja zestawiłam tą kamizelkę tutaj z szarymi spodniami, które mają też szerszą nogawkę i dzięki temu też są wygodne, są stylowe, pięknie się prezentują, no i oczywiście jest swobodnie, nic nie krępuje ruchów, nigdzie nic nie obciska, nie uciska, wygląda fajnie, elegancko i też stylowo. I spodnie są właśnie też bardzo funkcjonalne, mają kieszenie i to jest fajne, że mają nogawki też na kant, także można je stylizować na elegancko, ze szpilkami, z wysokimi kozakami, jak i również na sportowo. Spodnie mają 34% wiskozy i do tego zestawu dołożyłam duże, ciekawe kolczyki. I tworząc teraz kolejną propozycję, dołożyłam tutaj długi kardigan w pięknym kolorze, który właśnie będzie modny w 2024 roku według Benjamina Mora, tak jak wspomniałam właśnie w poprzednim filmie. I wiecie co, taki sweter zawsze warto mieć w szafie, zawsze się przydaje, szczególnie właśnie jesienią i zimą, dlatego że możemy go założyć na wierzch, aby się po prostu dogrzać. I kardigan jest związany ze splotem warkocza. Tutaj jest 34% alpaki i 34% miłego moheru. I każdą część garderoby, którą właśnie Wam też zaprezentowałam w zestawach, można mieszać i miksować ze sobą na różne sposoby wzajemnie. I to jest właśnie zaletą takich basicowych, klasycznych ubrań, czego powiem Wam, że najbardziej brakuje właśnie w szafach, które przeglądam u kobiet. Najczęściej właśnie brakuje zwykłych, basicowych, klasycznych ubrań, które świetnie się łączą z każdym stylem. I jestem też ciekawa, które z dzisiejszych połączeń podobało Wam się najbardziej lub która część garderoby, bo wiem, że zawsze bardzo czekacie na markę Moremua, także tym bardziej cieszę się, że dziś mogłam Wam ją zaprezentować. No i oczywiście teraz specjalny, obiecany kod i tutaj otrzymujecie zniżkę minus 10% na hasło Nortej, na wszystkie nowości, jak i również bestsellery. I ten kod nie łączy się z innymi promocjami, jak i również pamiętajcie o tym, że jest ważny do 15 grudnia. Także przed świętami macie jeszcze czas, żeby pobuszować w sklepie Moremua, no i oczywiście powybierać swoje ulubione zestawy. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Możecie szykować już herbatkę na kolejny film za tydzień, dlatego że w następnym filmie znowu będę miała dla Was też niespodziankę. Także patrzcie pyszne herbatki, spotykamy się już niebawem. Ściskam Was mocno. Pa, pa!